Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Plague Inc Evolved sezonu 3 i spójrzcie tylko na to, świeża krew. Doskonale, słuchajcie, prawdopodobnie w tym odcinku nasz przeciwnik tutaj zostanie zgwałcony. Nie ma opcji, że dam mu tutaj jakiekolwiek fory, tym bardziej, że pewnie spadłem przez to o jakieś 10 miejsc w rankingu. No, nie, on nie ma szans. No, jeżeli to przegram, to chyba to będzie koniec tej serii. No, nie ma takiej fizycznej możliwości. On nie jest w stanie tego wygrać. Jeżeli to jest jego druga gra, a pierwszą przegrał jako bakteria, no to przepraszam was bardzo. Dobra, no wiesz, wybierz po prostu ten kraj startowy, to nie ma i tak żadnego znaczenia. To jest mój po prostu tutaj punkt honoru, żeby to wygrać. Jeżeli nie ma cheatów pod tytułem, że znajdzie mój kraj startowy przed 1000, no to powinno pójść całkiem okej. Dlaczego to zrobiłem? Dlaczego wziąłem drogę kropelkową? Powinienem pójść tędy. Ojej, chyba troszeczkę za bardzo pewnie się tutaj czuję, natomiast no, widzicie chyba, że to jest całkiem zasadne. On nawet nie ustawił nazwy chorobą, on po prostu wziął Pax. Okej, skoczymy sobie przez biegunkę. Za chwilę skoczymy też przez ptactwo na drugim poziomie. O Jezus Maria, mamy już 2500 zarażonych ludzi. Niedługo zaczniemy tutaj pierwsze nasze morderstwa. Śmiertelność nam oczywiście, jak to przy broni biologicznej zwykle bywa, rośnie sama z siebie. To chyba jest uzależnione od liczby zarażonych osób, tak swoją drogą. Bo nigdy nie jestem pewien, czy to po prostu z czasem, czy od liczby zarażonych. Tak samo tutaj. O, nasz przeciwnik próbuje nas tutaj leczyć. To jest generalnie dosyć popularna taktyka wśród osób, wiecie, które nie za bardzo miały styczność tutaj z tą grą. Kraj startowy przeciwnika został znaleziony, o Jezus, on zaczął w Indiach. Czekajcie, to się w takim wypadku trzeba zrobić to. To będzie miało większe znaczenie przy późniejszym etapie, natomiast już to zróbmy. No, co chciałem powiedzieć. Leczenie generalnie przeciwnika to jest taka taktyka, która się zwykle wynosi mimo wszystko z YouTube'a. Na przykład Mandzio kiedyś był jej wielkim fanem, tak samo jak był wielkim przeciwnikiem zabijania ludzi tutaj w tej grze. Nie rozumiem do końca dlaczego, ale tak tutaj mówił. Natomiast no nie, zdecydowanie objawy i mordowanie ludzi jest dużo bardziej efektywne. Oczywiście, jeżeli gramy bronią biologiczną. W przypadku bakterii to różnie bywa. Nasz kraj startowy został znaleziony, ale dostaliśmy tam parę tych, boże, buteleczek, nazwijmy to więcej. No i troszeczkę teraz utknęliśmy w sumie. O, weźmy sobie dysenterię, żeby zacząć tutaj powolutku mordować tych ludzi oraz nieco szybciej pójść po okolicy. Filipiny są zarażone? Nie, Filipiny z jakiegoś powodu nigdy mi się nie zarażają przez ptactwo, mimo że są strasznie blisko położone. To jest akurat dosyć dziwne. Czekajcie. Zróbmy to jeszcze raz w takim razie. Mamy tutaj już 2 miliony zarażonych. To oznacza, że generalnie teraz powinno nam tutaj pięknie, doskonale o to chodziło. Dobrze, szybko szaleństwo potrzebujemy, bo rozpoczęte zostały już prace nad lekiem. Dobrze. To chyba nam tam za bardzo nie dodaje śmiertelności. Czy my już jesteśmy jakoś na północy? Nie, na razie zarażamy tutaj tylko ten, może rejon tak jakby Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej bardziej. Rosja na razie tutaj nietknięta, nie idziemy w te zimniejsze rejony. O kurde, zostaliśmy uznani za wielkie zagrożenie przed 1%, ciekawe. To chyba przez to, że mam po prostu bardzo spowolnione prace nad lekiem. Weźmy w takim razie, pójdźmy tak. Zamordowaliśmy już 6% ludzi, to jest moment, w którym bierzemy drugi poziom, wiecie, może DNA z ciał. Będziemy dostawać ich całkiem sporo, dokładnie, już prawie 1. Tak. I tym razem serio, dosłownie skoczę. Nie! To jest najgorsza rzecz. Dlaczego to nie ma stałych przypisanych klawiszy? Wziąłem to na sam początek, więc teraz to mam pod zetką. Normalnie mam zawsze pod zetką samolocik. Jest bez sensu trochę. Dobra. W tym momencie bardziej mi zależy na DNA, dlatego idziemy i zarażamy te tutaj rejony. Przeskoczmy sobie w takim razie jeszcze tutaj do Hiszpanii. Czekajcie, tak, to jest moment, w którym generalnie powinienem wycofać już mutację dysenterii oraz opracować pozostałe spowolnienia badań. Natomiast zaraźmy jeszcze pozostałe tutaj te wyserki. Filipiny nigdy się nie chcą zarazić, ciekawe. To jest w sumie nie najgorszy pomysł, żeby tam zacząć, bo tam jest dużo ludzi, jest korzystny klimat dla chorób oraz bardzo trudno jest się tam dostać. I na mapie jest to na tyle nie... A, dobra, zwiewałem. Na mapie jest to na tyle niewielkie, że łatwo to przeoczyć. Okej. Tutaj... Okej. Ma nasz przeciwnik ma 7 zarażonych osób, w ogóle nawet nie zauważyłem. Powinien zrezygnować w tym momencie. Ile mamy tutaj? O 68% jest nas trudniej wyleczyć, za chwilę będzie więcej. Dysenteria już generalnie jest odmutowana, więc nie dostajemy tutaj dodatkowej śmiertelności. O nie, to mi się nie podoba. To mi się też nie podoba. Nie jestem w stanie przeżyć w Grenlandii, co oznacza, że potrzebuję więcej odporności na leki. Na zimno, przepraszam. Islandia. Puh, trudno powiedzieć, czy tu pójdziemy, czy nie. No teraz są też tych rejonów nie zarazi, więc w sumie to chyba dojdzie do remisu. Dlaczego nie mogę się tutaj rozprzestrzenić? Znaczy w sumie dobra, znam odpowiedź. Tego nie wziąłem. Dobra, zróbmy taki nasz klasyczny ruch. Tędy, tędy, tędy. Za chwilę weźmiemy sobie jeszcze nie odporność, tylko zapalenie płuc. Mam nadzieję, że nasz przeciwnik nie przegra za moimi plecami gdzieś tam. Nie mam pojęcia w sumie, gdzie on się jeszcze tutaj ukrywa. Mógłbym wybić całe Indie, ale to bez sensu. Za południowo-wschodnia. Jesteś tu? O, dokładnie, dobra. Wszyscy zarażeni przeciwnika znajdowali się w Azji Południowo-Wschodniej, więc to generalnie było easy. Okej, nie napisałem GGWP, mniejsza z tym. Dobra, czekajcie, jak tam... Nie dostaliśmy właściwie w ogóle punktów za ten mecz, natomiast... No to nadal mamy 30 mniej niż na początku. No to co? Mam nadzieję, że cię się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, subskrypcji i do zobaczenia już na samym odcinku. Miejmy nadzieję, że będzie on dłuższy od tego. I miejmy nadzieję, że nie zniechęciłem tylko gościa do gry. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!